Rozpoczynaliśmy półmetek programu Rolnik Szuka Żony. Siódmy sezon na razie jest dosyć nudny. Tak wiem, że takim wyznaniem w drugim zdaniu filmu zwiastuje tylko kłopoty, ale spokojnie, druga połowa zdaje się być bardziej ekscytująca. Choć w tym odcinku, szóstym, przypominam, bo to szósty odcinek mogliśmy oglądać w niedzielę. Dotychczasowy ulubieniec widzów Paweł Farmer, hodowca szkockich krów, youtuber i gwiazda Polsatu stracił wszystkie dotychczas zebrane żmudnie punkty. I to wszystko podczas jednej rozmowy. Szachmat Paweł. Trzeba było nie śmieszkować, zwłaszcza w taki sposób. Choć dzień u Pawła zapowiadał się miło, a rolnik zaczął od wyznania, że poprzedniej nocy on, jego kandydatki i jego rodzice ostro dyskutowali na różne drażliwe tematy, takie jak wiara, polityka czy pieniądze. I te dyskusje trwały do drugiej w nocy. Podobno najbardziej zaciekle dyskutowała Marta i Natalia i oczywiście tata Pawła, który jak wyznał Paweł bardzo lubi zadawać szczegółowe i niewygodne pytania. Natomiast trzecia z kandydatek Agnieszka wycofała się z dyskusji. Widzowie uważają, że to, że Paweł i jego kandydatki dyskutują na takie tematy świadczy tylko o tym, że poważnie podchodzą do szukania drugiej połowy i wspólnego życia, bo są to sprawy ważne i takie, które mogą w przyszłości rzutować na relacje. I choć u Pawła cały czas była niby sielanka i wszystko było git i majonez, to podczas sadzenia kwiatków kandydatki zaczęły niemiło odzywać się do Marty. Niby taka głupia rozmowa, o harcerstwie, o listach, ale przytyczki były już takie małosielskie. Paweł na randkę zebrał tym razem Agnieszkę i niby wszystko fajnie, gdyby nie to, że rozmawiał z nią praktycznie wyłącznie o Marcie. Paweł sam chyba nie zdaje sobie sprawy z tego, że w jego głowie nie ma miejsca na nic poza Martą. Tym samym widzów zdziwił fakt, że poprawny jak dotąd Paweł, dżentelmen, gość, który nie wchodzi nikomu do pokoju bez pukania, mógł w taki sposób zażartować z Marty, która jakby nie patrzeć jest jego faworytką. Co innego nawet gdyby to była inna z dziewczyn, ale sam zdaje sobie sprawę z tego, że Marta bardzo się wszystkim przejmuje, a powiedział do niej, że na randce całował się z Agnieszką i że nie planuje randki z Martą, bo ona już jedzie do domu. Po twarzy dziewczyny widać, że bardzo się przejęła słowami rolnika. Wielu widzów pisało, że na miejscu Marty spakowałaby się i wyjechała, bo ten żart był poniżej pasa i takich rzeczy się po prostu nie robi. Ale jak wiadomo choćby z naszych filmów, Marta nie wyjechała. Paweł natomiast podczas randki z Agnieszką wyraźnie jej powiedział, że nie wyobraża sobie bycia w związku z osobą niewierzącą, jaką najwyraźniej jest Agnieszka. I choć niby nie odesłał jej do domu, bo jak zresztą powiedział Marcie Manowskiej na początku, że chce dotrzymać wszystkie dziewczyny do końca, to już chyba jasno dał do zrozumienia, że jego wyborem nie będzie Agnieszka. Zresztą co tu mówić w ogóle o jakimś wyborze? Skoro on mówi i myśli tylko o Marcie, Paweł przynajmniej ma jakiś wybór, bo jak się okazuje, wyboru może nie mieć Dawid, którego kandydatka Agnieszka przy śniadaniu oznajmiła, że muszą poważnie porozmawiać i wówczas powiedziała Dawidowi, że się pakuje i spada na chatę, i że Dawid ma uszanować jej wybór. Dawid tak zalał się łzami, że nawet nie był w stanie tej Agnieszki spytać, o co jej w ogóle chodzi. Chłopak naprawdę liczył na zaciętą rywalizację między dziewczynami, o to, że się może o niego pobiją, albo będą za wszelką cenę próbować zwrócić na siebie jego uwagę. Powiedział nawet do kamery, że Agnieszka też była faworytką. Trudno powiedzieć, czy Dawid nie wie, jak to działa, że jej faworytka to jest ktoś, kogo się faworyzuje w jakiś sposób i że jak są trzy dziewczyny, to one wszystkie nie mogą być faworytkami, bo to się trochę mija z celem? No ale już mu darujemy, bo chłopak płakał przez cały odcinek. Agnieszka na odchodnie zawołała do siebie jeszcze swoją nową psiapsi Magdę, przekonując ją, żeby została do końca dla nich dwóch. Nie wiadomo, czy Magda w imieniu jej i Agnieszki miałaby też ewentualnie wziąć z Dawidem ślub i w imię przyjaźni z Agnieszką urodzić mu jakieś ewentualne dzieci. W każdym razie Magda wyznała psiapsi,
że boi się zostać sam na sam z Martyną. Nie przypuszczaliśmy, że ta mała blondynka jest taka groźna, że dziewczyny boją się zostać z nią sam na sam. W odcinkach wydaje się sympatyczna. Martyna też próbowała pocieszać Dawida, ale on wciąż płakał i płakał. Widzowie są oburzeni Agnieszką i piszą, że wcale nie interesował jej Dawid, tylko chciała się przez 5 minut pokazać w telewizji. Co więcej, zasugerowali nawet, że w kontrakcie powinno być zapisane, że kandydatki nie mogą zrezygnować z pobytu przez cały tydzień. No ale co w sytuacji, jakby Rolnik wyraźniej faworyzował jedną z dziewczyn, albo okazałby się być zupełnie inny niż w wizytówkach, to by było chyba też trochę nie fair. W każdym razie wymarzona sytuacja Dawida miała miejsce u Józka, u którego rywalizacja jest naprawdę zacięta, a kandydatki prawie sobie oczu nie wydrapią. Widać, że Ewa jest gotowa na wszystko, żeby tylko zdobyć urnego byłego policjanta. I ewidentnie nie zamierza utrzymywać dobrych stosunków z Apolonią i Grażynką, bo te dwie panie akurat się dogadują. U nich to syntezator by się faktycznie bał spać, że w nocy Ewa mogłaby wykosić jakoś konkurencję. Widzowie się jej boją, za to są zachwyceni Apolonią, która zdecydowanie nie będzie się o Józka biła, za to teksty ma całkiem niezłe. Choć jak to stwierdził Józek, pociąga go fizycznie, ale te jej odzywki to nie są zbyt miłe. No cóż, po prostu Józiu, nie znasz się na żartach. W tym odcinku Józef wyjątkowo nie marzył o okrągłościach swoich kandydatek, a zamarzyło mu się ciasto drożdżowe, które kazał kobietom upiec w swoim piecu kaflowym. Co prawda ciasta trochę się zjarały, bo ciężko o przepis na ciasto w piecu kaflowym. Ale Józef pochwalił Apolonię i Ewę, za to właściwie zganił Grażynkę, bo mu się marzyła rolada, a ona napeciała na środku i zawinęła. Grażynce zrobiło się przykro i kolejny raz wyznała, że rozważa powrót do domu. To już jej drugie rozważania, także nie wiadomo, czy w końcu nie spełni gruźb. Niewesoło było też u Magdy, która jak pamiętamy też płakała w zwiastunie wyemitowanym na koniec poprzedniego odcinka. Łzy Magdy miały jednak nieco inne podłoże niż łzy Dawida, choć w sumie rezultat był podobny. Magdalena chyba nie rozumie, że mężczyźni to proste istoty i jak daje im zadanie, to oni chcą to zadanie wykonać jak najlepiej, bo uważają, że to wynik zadania jest oceniany. Nie są w stanie domyślić się, że w zadaniu wcale nie chodzi o zadanie, tylko trzeba doszukiwać się drugiego dna i szukać kontaktu z rolniczką za wszelką cenę. I że bycie na polu kartofli podczas deszczu w poszukiwaniu ustonki to idealny moment, żeby ją uwieść. No chłopaki na to nie wpadli, a Magda zalała się łzami, bo tego właśnie oczekiwała. No typowa kobieta, do końca niezrozumiana przez mężczyzn. Ale te pole stonki ostatecznie zadecydowało o tym, że Magda postanowiła zabrać Pawłowi i Adamowi prowodyra kolonii Mateusza, żeby przypadkiem nie wymazali jej drzwi pastą na zieloną noc. Co ciekawe, Mateusz, który do tej pory uważał się za niekwestionowanego zwycięzcę tego programu i mówił, że pozostali dwaj to tylko marni statyści, podczas rozmowy pożegnalnej z rolniczką postanowił odwrócić pałeczkę, sugerując, że to w sumie on zauważył, że nie ma między nimi chemii i że wcale się tam u niej na gospodarstwie nie odnajduje i że chętnie wróci do domu. Także win-win. Chociaż Mateusz do kamery wyznał, że tak w sumie to Magdę ma gdzieś, ale chłopaków to mu będzie brakowało, zresztą mało się wszyscy nie popłakali przybijając pożegnalne piąteczki. Ponadto w końcu, po dwóch odcinkach pokazano wynik rywalizacji w przerzucaniu opony od traktora. Okazało się, że Paweł trochę oszukiwał, no miał słabsze warunki fizyczne, więc okej, ale Mateusz też postanowił pooszukiwać, żeby było uczciwie. Nie oszukiwał za to w ogóle Adam, który i tak wygrał, choć nagrody nie odebrał, bo wyznał, że jest zbyt spocony na buziaka. Ogólnie najgorzej i najnudniej było u doktora Macieja, u którego codziennie trąbi się na szpaki. Trąbi się chodząc, trąbi się stojąc na ambonie i trąbi się jadąc na skuterze. Także to, co się kandydatki natrąbią, to ich. Ogólnie Maciej bardziej niż poznać kandydatki, czy wybrać z nich żonę, przejął się tym,
żeby znaleźć odpowiedniego pracownika na swoje gospodarstwo, a okazało się, że kandydatki to mu się niezbyt robotne trafiły. I w sumie tylko Ewelina rysowniczka miała z tego powodu wyrzuty sumienia, ale ją Maciej już właściwie odrzucił, bo nie ma prawa jazdy, a pracownik bez prawa jazdy mu się nie przyda. Natomiast nauczycielka Monika i Ilona, której mąż musi dogadzać w ciągu dnia, skupiły się na odpoczywaniu i niechętnie przerywały leżenie pracą, co wyraźnie rozzłościło Maćka, który nie lubi lenistwa w swoim gospodarstwie. No tu już widać, że po pierwsze chemii nie ma, po drugie chęci nie ma, a po trzecie Maćkowi imponuje tylko schabowy, więc te jeżdżenia skuterkiem po sadzie, czy gwizdanie i tak na nic się nie zdadzą. Ogólnie widzowie tego nie widzą, a jak widzowie nie widzą, to znaczy, że tam niczego nie ma. Poczekamy na randki, które pokazano w zapowiedzi kolejnego odcinka, może będzie trochę lepiej. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o ostatnim odcinku, czy z którejś mąki będzie chleb, chociaż w tym piecu kaflowym Józia to żadna mąka nie pomoże. Udanego tygodnia, znak pokoju i bye bye.